Appfino. Nowoczesna platforma all-in-one, czyli wszystkie usługi w jednym miejscu. Platforma Appfino powstała przede wszystkim po to, żeby zapewnić fachową pomoc w zachowaniu płynności finansowej biznesu, zaoszczędzić czas i dać przedsiębiorcom wygodne i bezpieczne narzędzie do zarządzania finansami firmy. Rozmawiamy o finansach, dlatego bardzo ważne jest, żeby podkreślić aspekty związane z bezpieczeństwem. A platforma Appfino posiada szereg zabezpieczeń. Przede wszystkim dostęp do platformy następuje wyłącznie po zalogowaniu na indywidualne konto użytkownika, a całe połączenie jest szyfrowane. Wszystkie dane dotyczące firmy przechowywane są w chmurze Comarch, a serwery zlokalizowane są w Polsce. Co za tym idzie, macie gwarancję, że dane przechowywane są i przetwarzane zgodnie z polskimi przepisami i normami. Dodatkowo platforma Appfino przechodzi regularnie testy bezpieczeństwa, które są przeprowadzane przez ekspertów z działu cyberbezpieczeństwa Comarch. Naszym celem jest upraszczanie finansów firmowych, dlatego jeśli Twoja firma używa systemu Comarch ERP, w łatwy sposób możesz połączyć je z kontem na platformie Appfino, by działać jeszcze szybciej i jeszcze sprawniej. Dzięki temu będziesz mógł wygodnie korzystać z usług faktoringu czy windykacji, zarówno bezpośrednio z systemu ERP, jak i platformy Appfino. Założenie konta na platformie Appfino jest darmowe. Z oferty dostępnych usług wybierasz te, które są dostosowane do aktualnych potrzeb Twojego biznesu. Płacisz wyłącznie za te usługi, z których korzystasz. Więcej na temat naszej oferty dowiesz się, odwiedzając naszą stronę internetową lub logując się do platformy Appfino. A teraz krok po kroku opowiem, jak korzystać z platformy Appfino. Założenie konta na platformie Appfino jest proste. Wybierz rodzaj działalności i podaj numer NIP. Podaj swoje dane i zaakceptuj wymagane zgody i oświadczenia, aby zawrzeć umowę o dostęp do platformy oraz skonfigurować konto. W przypadku spółek i reprezentacji wieloosobowej podaj dane reprezentantów firmy, którzy podpiszą umowę. Na ich adresy e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny w celu uzupełnienia danych oraz akceptacji wymaganych zgód i oświadczeń. Jeśli Twoja firma korzysta już z systemu Comarch ERP, w prosty sposób możesz połączyć konta, aby działać jeszcze szybciej. Dzięki połączeniu obu kont będziesz miał dostęp do usług faktoringu czy windykacji zarówno z systemu ERP, jak i platformy Appfino. Z oferty dostępnych usług wybierz i aktywuj te, których potrzebujesz. Jak aktywować usługę faktoringu? Z dostępnych na pulpicie usług wybierz faktoring i kliknij Złóż wniosek. Następnie uzupełnij pola na wniosku, takie jak dane osobowe, dane firmy oraz dane finansowe firmy. W przypadku wniosku dla spółek przygotuj wyciąg z konta bankowego firmy, który załączysz do wniosku. Sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne i zaakceptuj wymagane zgody i oświadczenia. Następnie wyślij wniosek. Twój wniosek trafi do firmy Smeo, naszego partnera, który dostarcza usługę faktoringu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu limitu faktoringowego przez firmę Smeo, poprosimy Cię o wskazanie konta bankowego, na które chcesz otrzymywać pieniądze ze sfinansowanych faktur. Na koniec zatwierdź umowę, aby aktywować usługę faktoringu i mieć możliwość przesyłania faktur do finansowania. Jak aktywować usługę windykacji? Z dostępnych na pulpicie usług wybierz windykację i kliknij Złóż wniosek. Następnie potwierdź dane na wniosku, zaakceptuj wymagane zgody i umowę i kliknij Aktywuj usługę. Twój wniosek trafi do firmy Kaczmarski Inkasso, naszego partnera, który dostarcza usługę windykacji. Po aktywowaniu usługi windykacji możesz w prosty sposób zlecać przeterminowane należności do odzyskania. Już wkrótce poprzez platformę będzie można między innymi dodać opcję płatności dla faktur sprzedażowych, opłacić koszty czy sprawdzić stan finansów na pulpicie aplikacji. Jak widać, korzystanie z platformy jest proste i wygodne. Dziękuję za uwagę i życzę miłego korzystania z platformy Appfino.